Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Ja nazywam się Aśka Dobosz i jestem makijażystką. Mój głos po raz kolejny nie wyrabia, dlatego bardzo Was przepraszam, jeżeli gdzieś tam ten głos się załamie albo nagle przerwę w pół zdania, ponieważ naprawdę alergia męczy mnie niemiłosiernie. Ale zaczynamy. Dzisiaj przepiękna dziewczyna Ania. Robimy taki makijaż bardzo kobiecy, z jednej strony delikatny, ale mimo wszystko widoczny i bardzo kobiecy. To będzie też makijaż do sesji. I zaczynam klasycznie od przygotowania skóry, przygotowania powieki, czyli na powiekę ląduje baza oraz korektor Catrice. Wszystko sobie nakładam syntetycznym pędzelkiem, później wtłaczam gąbeczką, żeby było wszystko równiutko. Subculture. Paleta cieni od Anastasia Beverly Hills. Sięgam po taki ciemniejszy brązik i nakładam go takim luźnym, puchatym pędzelkiem w zewnętrznym kąciku i wchodzę nim też w załamanie. Dokładam w razie potrzeby, żeby uzyskać właśnie taki efekt, na jakim mi zależało. Drugie oko tak samo. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie pracować na mokrej bazie, to przed nałożeniem jakichkolwiek cieni musicie jeszcze raz dobrze wklepać korektor, bo jeżeli tego nie zrobicie, wszystkie załamania Wam zostaną. Po prostu tam, gdzie ten korektor w te załamania wszedł, to one już tak zostaną i makijaż będzie wyglądał na brudny. Taki przejściowy kolorek, troszeczkę musztardowy, malutki pędzelek i blenduje granice tego cienia. Cienia brązowego oczywiście. Robię to małym pędzelkiem, żeby mieć większą pewność, że ten cień trafi dokładnie tam, gdzie chcę, aby był. I dokładnie tak samo w drugim oczku. Sprawdzenie, jak bardzo mnie widać w kamerze oczywiście. Puder mega prześwietlony. Jest to najzwyklejszy puder od Rimmel, ten Stay Matte. W odcieniu transparentnym, bez żadnego kolorku. Ja go uwielbiam właśnie, jeżeli nie chcę tracić nadmiernie pigmentacji cieni już wcześniej nałożonych, to właśnie nim rozcieram granice. Jeżeli coś nie wyjdzie albo potrzeba naprawdę mocno wyczyścić jakieś miejsce, to wtedy używam tego cienia z My Secret numer 505. Nakładam bazę pod pigmenty, pod błyszczące cienie od NYX Glitter Primer. I na to wklepuję przepiękny pyłek od marki Affect. Jest to jeden z moich ulubionych, uwielbiam go i coś czuję, że za niedługo sięgniemy dna. Oczywiście numerki, nazwę zostawię Wam w opisie pod filmikiem. Ja zawsze to nakładam takim zwykłym pędzelkiem płaskim, z tego względu, że właśnie później mogę sobie od razu rozeczyć granice. Sięgam po podkład od Kobo Matte Cover. Testuję. Póki co spisuje się bardzo dobrze. Zobaczycie, jakie ma przepiękne krycie, jakie ma też ładne wykończenie. Ja sobie zawsze pierwsze nakładam pędzelkiem albo palcem, następnie klepuję gąbeczką. Gąbka to Ibra, to jest ta różowa. Ona jest bardziej miękka od tych czarnych, dlatego wolę chyba te różowe. Dokładam sobie podkładu tam, gdzie go potrzebuję. Tutaj może być go troszeczkę więcej niż normalnie, ponieważ tu będziemy robić zdjęcia. Znaczy u mnie zawsze robimy zdjęcia, natomiast później do sesji ten makijaż musi być troszeczkę bardziej wyrazisty. I tak, rzęsy i kreska są już zrobione. Rzęs Wam nigdy nie pokazuję, ponieważ to trzeba z bliska pokazać, tak samo kreskę, więc musicie mi wybaczyć, ale zawsze to będzie robione poza kamerą. I konturuję buźkę kredką do konturowania od Kobo. Nakładam ją na czoło, tak pod nadkość policzkową, linię żuchwy oraz szyja i wszystko sobie ładnie wtłaczam gąbką. Możecie zobaczyć, jak ten pigment przepięknie błyszczy, jak on się iskrzy, no jest po prostu fenomenalny. I druga strona buźki, dokładnie powtarzam te same kroki, czyli czoło, miejsce,
pod, na kości policzkowej, tak wiecie, na tym pograniczu, nie całkiem pod kością, ale tak, żeby delikatnie ten bronzer wchodził na tą kość, żeby buzia nam się ładnie uniosła, linia żuchwy oraz szyja i wszystko znowu wtłaczam. Pamiętajcie, że jeżeli pracujecie na przykład na zastygających podkładach, tak jak Estée Lauder, to musicie pracować naprawdę bardzo szybko, ponieważ te produkty już się Wam później nie połączą i będą się Wam robić dziury. Przy produktach, przy podkładach niezastygających tego problemu tak naprawdę nie ma. Sięgam po mojego ulubieńca, czyli róż od Golden Rose w sticku. Nakładam go sobie na buźkę, następnie wtłaczam gąbeczką. Zacieram granicę, łączę z bronzerem. Bronzik Stone od Swiderm. Mam nadzieję, że dobrze mówię. To jest taki cieplejszy bronzik, dający satynowe wykończenie. Ja go nakładam dokładnie w te same miejsca, gdzie kolorowałam na mokro, czyli czoło, kości policzkowe pod kością, linia żuchwy oraz szyja. Inglot to jest rozświetlacz do ciała tak naprawdę, ale ja go uwielbiam jako róż. Daje piękne, rozświetlające wykończenie, takie wiecie, zdrowe. No uwielbiam, przepięknie się to prezentuje na policzkach właśnie. I Bobbi Brown, chciałam tutaj zachować taką delikatnie różową tonację, więc sięgam po ten rozświetlacz właśnie od niej 8 mini. Głównie na różowo, ale ma też tysiące różnych drobinek. Jeżeli poruszacie głową pod światło dzienne, to wtedy naprawdę wygląda to bosko. I teraz ciekawe, kto zgadnie, o czym zapomniała. Tak. O korektorze pod oczy oczywiście. Maybelline Fit Me. Nie wiem, jak ja to robiłam. Tak się zagadałyśmy w pewnym momencie, że myślę sobie, tu już mam suche produkty, a ja dalej nie mam korektora. Może tak kiedyś robiłam i nawet nie zwróciłam na to uwagi, natomiast tutaj bardzo się mi to rzuciło w oczy. Więc pamiętajcie, jeżeli macie już suche produkty na twarzy i chcecie je połączyć z mokrymi, to naprawdę musimy uważać, bo te konsystencje lubią być nakładane mokra, sucha, czyli na mokrą konsystencję sucha, natomiast na odwrót jest już gorzej. Więc musimy tutaj bardzo ostrożnie pracować. Eveline, puder sypki. Bardzo lubię ten puder. Bardzo daje takie fajne, matowe, ale satynowe wykończenie. Więc nie mamy tutaj aż tak suchego matu. I pudruję sobie nim wszystkie okolice, które nie zostały przypudrowane, nie zostały na nie nałożone żadne suche produkty typu bronzer, róż, rozświetlacz. Natomiast tutaj też później sobie dołożyłam rozświetlacza, no bo mimo wszystko odrobinę przykryłam sobie w trakcie nakładania korektora i pudrowania go właśnie ten rozświetlacz. Sięgam po raz kolejny po brąz z palety Subculture od Anastasia Beverly Hills i zaznaczam dolną powiekę, dosyć nisko, dosyć luźno. Muszę zejść tym cieniem troszeczkę niżej, żeby ładnie złączył się mi z kreską. I rozcieram granicę od dołu zwykłym, niezwykłym, po prostu resztką tego, co mi zostało po pudrze. I po raz kolejny, tu Wam nie chciałam pokazywać środkowego palca, zorientowałam się w trakcie. I znowu ten musztardowy cień. Biorę sobie taki mniejszy pędzelek zakończony, ten bardziej do szpica, żeby mieć bardziej precyzyjne ruchy. I rozcieram sobie właśnie ten brązik. Na wewnętrzny kącik znowu ląduje baza pod cienie, Next Glitter Primer, baza pod pigmenty tak naprawdę. I nakładam pigment od Affect. No zobaczcie, jak on się pięknie iskrzy, no to jest coś fenomenalnego naprawdę. Jest to mój totalny ulubieniec.
i miks konturówka, pomadka od Affect i błyszczyk od Vibo. Jest to ostatnio moje ulubione połączenie. Jak tylko mam zgodę od klientek, to zawsze używam tego połączenia, daje przepiękny efekt, naprawdę. No i tutaj tak, wypełniam sobie usta konturówką, później pomadką, błyszczykiem, wyrównuję sobie wszystko korektorem. I gotowe, i usta gotowe. Bielenda Makeup Academy, czyli ta mgiełka taka mocno rozświetlająca. Ona daje naprawdę mocny glow, więc musicie przy tym uważać, jak ją używacie, bo naprawdę lubi dawać mocny glow. I zapraszam Was na metamorfozę Ani przed i po. Ania jest piękna przed i po, tak więc patrzeć na nią to sama przyjemność. Mam nadzieję, że ta metamorfoza Wam się spodobała. Oczywiście zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrypcji mojego kanału. I mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!